Fundacja Wolności kontroluje i monitoruje polityków i urzędników dzięki wsparciu z funduszu watchdogów finansowanego przez Fundusz Obywatelski im. Henryka Wójca i sieć obywatelską Watchdog Polska. W ostatnich miesiącach dzięki temu wsparciu mogliśmy monitorować dwie kampanie wyborcze, parlamentarną i samorządową, a także prowadzić naszą działalność statutową w zakresie kontroli obywatelskiej. Z tych środków sfinansowaliśmy również koszty sądowe w przypadku 5 spraw o dostęp do informacji publicznej. Szczególnie ważna była dla nas sprawa dotycząca udostępnienia przez prezydenta miasta Lublin studium wykonalności budowy dworca metropolitalnego w Lublinie. Jest to największa w historii miasta inwestycja współfinansowana ze środków europejskich. Chcemy dowiedzieć się, czy jej wykonanie jest zgodne z zamierzeniami. Również dzięki temu wsparciu zakupiliśmy smartfon, którym wykonujemy zdjęcia, które później publikujemy w mediach społecznościowych, czy kręcimy filmy. Część pieniędzy przeznaczyliśmy na sfinansowanie kosztów utrzymania biura, w którym na co dzień pracujemy, spotykamy się z wolontariuszami, interesariuszami. Szczególną satysfakcję przynosi nam to, kiedy nasze działania mają efekt prewencyjny. Na przykład w kampanii wyborczej mieliśmy informację od różnych polityków, że urzędnicy wymagają od nich szczegółowych i dokładnych danych dotyczących wniosku o zajęcie pasa drogowego pod reklamy wyborcze. Urzędnicy mieli to tłumaczyć tym, że Fundacja Wolności może to sprawdzać. Cieszymy się, że nasze działania przynoszą takie efekty. W końcu jesteśmy fanami jawności.